Witajcie na kanale Tarot z Planem Duszy w czytaniach na wrzesień. Wrzesień jest to czas jakby powrotu do tych codziennych zadań, spraw, szkoły, uczenia się, pracy, działania. 2 września Pluton, który jest w biegu wstecznym, wejdzie jeszcze na 3 miesiące właśnie w znak Koziorożca, więc jakby echo tutaj jakichś starych spraw, coś takiego, tak przynajmniej tutaj przedstawiają to astrolodzy czy astrologowie, zależy jak kto wymawia i mówi. W każdym razie w znaku Panny jesteśmy bardzo mocno tu i teraz i tak powinniśmy być. Przygotowujemy się właściwie, robimy zbiory i zapasy, bo tak to kiedyś bywało, drzewiej bywało. Więc myślę, że zobaczymy w tych czytaniach, co tutaj się będzie otwierać dla każdego znaku. Znak Panny, wszyscy w tym znaku urodzeni, wszystkiego dobrego. Ja Wam jeszcze chcę podziękować za wszystkie lajki, za subskrypcje, za to, że tu jesteście, dzielicie się kanałem. Zapraszam Was na stronę www.planduszy.pl. Tam można kupić jeszcze, jak widzicie, książkę Plan Duszy. Ostatnie właściwie dni do 2 września promocji letniej tej książki. Zapraszam też, jeśli ktoś potrzebuje sesji. No i kurs odczytu Planu Duszy online już w listopadzie od 15. I będzie się można, już właściwie można się zapisywać, już kilka osób się zgłosiło. Także zapraszam bardzo do czytań na wrzesień i życzę jeszcze raz Pannom wszystkiego najlepszego, ponieważ jest to Wasz czas, więc zobaczymy przedłużone troszkę czytanie dla wszystkich Panien. No i tak, przechodzimy dalej. Witam wszystkie barany w czytaniu na wrzesień. Troszeczkę mam opóźnienie, ponieważ ostatnie 3 dni, właściwie 4, to leżałam w łóżku w tym pięknym sierpniu. No ale cóż zrobić? No tak mnie coś przeziębienie złapało i próbuję teraz nadgonić i zrobić to wszystko dla Was, żeby to było gotowe na wrzesień. Także powolutku, pomalutku dojdziemy do wszystkiego. Dla Was karta miesiąca na początek i potem zobaczymy jeszcze drugą talię. Ok? 9 kielichów dla Was. O, dopiero ryby miały ogień, a teraz Wy macie wodę, więc jakby jest tutaj coś na rzeczy. Ci, co są mocno wodni, są z ogniem, a Wy macie wodę. Marzenia. Taką siłę i moc, która mówi, że jesteście właściwie o krok od może poczucia spełnienia swoich marzeń, że tutaj trzeba marzyć, że może zrewidować też swoje marzenia, żeby przyjrzeć się temu, o czym ja marzę. Czasami te marzenia są trochę oderwane od rzeczywistości albo tudzież powinny może. Natomiast, no wiecie, marzenia dobrze jest mieć. Bo jeśli ich nie mamy, no to w takim razie właściwie nie ma tej magii w naszym życiu. Tak, takie jest moje zdanie po prostu. Także marzenia, emocje, uczucia. Zobaczymy, co dalej. Dociągnę teraz kartę z drugiej talii, która jest kartą kosmicznego snu. I zobaczymy, co ta talia nam powie. Ja ją trochę zmodernizowałam. Modernizację nagrałam na wideo, więc możecie sobie obejrzeć. Jak będę pamiętać, to tutaj literkę i umieszczę w rogu, żeby można było sobie po prostu kliknąć i zobaczyć, jeśli chcecie. I zobaczymy, co ta talia nam powie. The Cosmic Slumber Tarot. Wydawca jest bardzo też ciekawy, bo to jest Liminal 11, czyli Liminal 11, brytyjski wydawca. Takie jubileuszowe, jakieś specyficzne też potrafią fajne wydawać talie. Ok, 8 monet jest tutaj jako Wasza energia. 9, 8. To zobaczymy, co dalej. Z przeszłości idzie rycerz monet. No coś konkretnego tutaj. 4 kielichów w teraźniejszości i słońce. To
fajnie. Jak słońce jest, to jest dobrze. Widoczne jeszcze do tego. Rycerz mieczy jako pomocna karta. Ciekawe też. A tutaj jest paś buław jako księżniczka właściwie. Jako coś, co może Wam przeszkadzać. Aha, tutaj porada. Umiarkowanie. Zachowajcie umiarkowanie. Tak, tak. I znowu arcykapłan. Znowu dlatego, że przed chwileczką mieliśmy czytanie dla ryb i też był arcykapłan na końcu. A tu as kielichów. No może tak. Zakochaj się w życiu. Albo zakochaj się w sobie. Generalnie potencjał na miłość, na otwarcie się na miłość. Na takie pokazanie, o zobaczcie, jestem. Tak jakby jestem, pławię się w tym szczęściu, miłości, bo miłość jest najważniejsza. I zawsze była, i zawsze będzie, i koniec. Natomiast Wasza energia ósemki monet pokazuje taką praktyczność. Tak jakbyście w tym wrześniu mieli być mocno praktyczni, pracowici, pracujący. I ten rycerz, który tutaj pokazał się jako karta idąca z przeszłości za Wami, mówi o tym, że jest tutaj coś, co jest do zrobienia. Natomiast może Wam ten potencjał miłości czy zakochanie, które może Was właściwie tak zaskoczyć, może Wam przeszkadzać w tym skupieniu, w tych szczegółach, w tym prowadzeniu dalej tego, co może zostało rozpoczęte wcześniej. Ten rycerz też może być tym, który może Wam właśnie zawrócić w głowie, tudzież w sercu. I teraz nie jestem gotowy czy gotowa na tą miłość czy na ten związek. To może być też tak właśnie, ponieważ coś mi tutaj przeszkadza. Gdzieś tutaj jest być może jakieś zamknięcie. Być może marzy mi się ktoś inny, kto ma inne włosy, kto inaczej mówi, a nie takie coś. Często mamy takie właściwie przez ego ustanowione jakieś standardy czy jakieś takie wymagania. A tutaj potrzeba cierpliwości, uważności i skupienia się na szczegółach. Zbudowanie relacji i niekoniecznie musi to być od razu jakaś płomienna miłość, bo nawet tak to nie jest też pokazane. Tu jest pokazane, że właściwie macie się bawić w promieniach słońca. Być może właśnie mając kogoś przy sobie, kto nie do końca jest przez Was znany czy poznany. Może to być osoba, której trzeba się bliżej przyjrzeć, którą trzeba zaprosić, porozmawiać, żeby zbudować przyjaźń, miłość, czy w ogóle jakiekolwiek relacje międzyludzkie. Czasami jakby one płyną lekko, miło i przyjemnie, a czasami jest to jakaś trudność. Nagle wydaje nam się, że ktoś jest taki czy inny, a po bliższym poznaniu zyskuje i zupełnie okazuje się, że totalnie źle został przez nas oceniony. Więc tutaj powiedziałabym po głębszej refleksji, że uwaga na Wasze marzenia. Trzeba zrewidować to, o czym marzymy, to co powiedziałam wcześniej. Nasze wymagania, że ma mieć samochód, najlepiej, żeby to był taki, który jest super i w ogóle się nie psuje, albo kosztuje mnóstwo, albo dom, żeby miał, albo ona, żeby miała, nie wiadomo co, właśnie, jakąś pracę, gdzie no, zarabia dużo, żeby nie trzeba było tutaj nic. Nie wiem, każdy ma swoje jakieś wymyślone rzeczy albo gdzieś narzucone może przez środowisko. A tutaj właściwie serce jest potrzebne, prawda? Potrzebna jest miłość, czysta, zobaczenie człowieka w pełni. I tutaj chodzi o taką miłość, która nie ocenia, nie prześwietla, nie doszukuje się. Tutaj trzeba rozmawiać. Rozmawiać, mówić, nie atakować, broń Boże. Rycerz mieczy to może być ktoś, kto jest mniej doświadczony na przykład w rozmowach. On potrafi być może atakować słowem i nie potrafi jakby się ogarnąć, żeby różne rzeczy powiedzieć czy wytłumaczyć. I to może być na przykład
niepomocne. Natomiast ogólnie, generalnie ta energia tego rycerza mieczy jest tutaj pokazana jako energia, która może pomóc, czyli nie musicie cenzurować tego, co mówicie, ani nie cenzurować tego, co ktoś do Was mówi, w sensie takim, że oceniać każde słowo, każde potknięcie, każde zająknięcie czy błąd językowy. Często tak jest, że jesteśmy mądrzejsi od najmądrzejszych i od wszystkich, którzy są uczeni w słowie i piśmie i chcemy wszystkich poprawiać. I to jest właściwie przejaw ego, które chce zabłysnąć, a Wy tutaj macie kochać i być otwarci na miłość. 9 kielichów i 4 kielichów, gdybyśmy połączyli, to mamy 13. To jest zainicjowanie jakiejś zmiany, to jest wyjście ze swojej skorupy, z jakichś takich właśnie wymagań, z tego, co może wcześniej jakby się zdarzyło i nie pozwala Wam teraz jakby pójść do kogoś z miłością czy po miłość, bo wcześniej ktoś mnie tam zranił czy coś mi zrobił. Generalnie ma być tutaj tak, żebyście potrafili z takim, powiedziałabym, bardzo ciekawym podejściem wyszli do życia, do świata, do ludzi. Tutaj w tej poradzie jest umiarkowanie, czyli takie pomieszanie różności i stworzenie całości z tego albo czegoś, co jest jak perpetuum mobile, czegoś, co działa, czyli takie dobranie się na przykład ludzi, którzy generalnie się nie dogadują, ale nagle się okazuje, że mogą znaleźć kilka płaszczyzn, na których mogą się porozumieć. I to jest wtedy takie alchemiczne, to jest wtedy takie szukanie tego, co łączy, a nie tego, co dzieli. I tutaj macie to znaleźć. Zobaczcie, jest tutaj przelewanie tej, nie wiem, czy to widać, ale wezmę drugą kartę i pewnie będzie widać. Ta stopa i ta dłoń, te kielichy, one strumieniem łączą coś, co wydawałoby się niemożliwe do połączenia. Jak można tutaj tak manewrować, żeby zrobić tutaj takie przelewanie? Chodzi właśnie o to, żebyśmy użyli swoich najgłębszych możliwości, zdolności, żeby tutaj zacząć budować w sposób bardzo powolny, ostrożny, umiarkowany. Broń Boże, żeby tutaj nie rzucać być może takimi pomysłami, nie zachowywać się jak rozkapryszone dziecko, które podpali świat, tak? Tutaj to jest igranie z ogniem i to jest w tej energii takiej blokującej, czyli tak długo jak będziecie pozwalali na to, żebyście otwierali się na ludzi, na to, kim są tak naprawdę pod spodem. Bo to, co jest na wierzchu, ta persona często, to pokazywanie innym swojej maski, to nie jest do końca to. I tak jak mówiłam, żeby poznać bliżej człowieka, to naprawdę wymaga skupienia, otwarcia, rozmowy, mówienia o sobie, nieoceniania, takiego podejmowania akcji, które wypływa właściwie z naszego serca, z głębi naszego serca. I wtedy możliwy jest sukces, wtedy możliwa jest zabawa i połączenie. I zobaczcie, tutaj uważność, tutaj to, o czym mówię, tak? Czyli posługuję się słowami, żeby nie atakować, nie ranić, nie robić nic złego, tylko żeby wyjaśniać. A tutaj jest to, ta słoneczność, czyli promienność, że przyjmuję, że to, co ja właściwie mówię, o co pytam, o czym rozmawiamy, przyjmujemy to jako taką grę, zabawę, oświecenie, pokazanie siebie w pełni, bez zasłaniania się żadnymi tarczami. Pewnie się zastanawiacie, czemu tak tasuję. Chciałam jeszcze na tego tutaj arcykapłana wyciągnąć kartę. No, tutaj to jest fajnie, powiem Wam, bo ten arcykapłan mówi, właściwie to on mówi tak, że macie się uczyć cały czas. I to jakieś spotkanie, czy Wasze marzenia, rewizja tych marzeń, to wszystko, co się nam przydarza, jest po coś.
I tutaj takie połączenie właśnie, zobaczcie, między niebem a ziemią. On tutaj siedzi, ma to słoneczko, tutaj centralnie w środku. Tutaj jest Stwórca, który nas stworzył, a my jesteśmy tutaj nisko na dole i podziwiamy. I też prosimy o to, żeby te lekcje, które do nas przychodzą, były dla nas z pożytkiem. I jest tutaj też możliwość zaistnienia jakiejś inspiracji i satysfakcji. Coś tutaj się zaczyna odkrywać, coś nagle jest takie mniej tajemnicze, coś nagle zaczyna być cudownie pasujące, kiedy zaczniemy przyglądać się temu bliżej, kiedy zaczniemy bliżej poznawać kogoś, czy kiedy jesteśmy w jakiejś pracy, w której zaczynamy zapuszczać korzenie, kiedy praca jest nowa, jesteśmy zestresowani, to jakby nie bardzo wiemy. Natomiast oczywiście każdy dzień przybliża nas do wiedzy. Każdy dzień pozwala nam siebie lepiej poznać i swoje reakcje na to, co się dzieje. Zrewidować swoje granice, które mogą być zamknięte. Możemy być zamknięci na wszystko, tak? A jeśli na wszystko, to i na szczęście, i na nieszczęście. Ale wtedy jesteśmy jacy? Nieżywi trochę, prawda? Wtedy nie cieszymy się życiem, nie rozkwitamy. A tutaj cały czas chodzi o to, żebyśmy starali się coś zbudować powoli, krok po kroku. I to budowanie to jest często budowanie swojego życia. A swoje życie to jest co? Totalna obecność w chwili obecnej, rewizja marzeń i swoich zasad, czy swoich ograniczeń na temat innych ludzi. No po prostu. Trzeba często, by coś zrewidować, przyjrzeć się i nie reagować zbyt pochopnie i nie być też właśnie takim dzieckiem, które chce podpalić świat, który mówi, a tam to ja sobie zrobię po swojemu, tak? Tu chodzi o to, żeby umieć poznawać siebie bez takich fajerwerków, które może zrobić właśnie ktoś, kto jest niedoświadczony. Raczej podejść we wrześniu do swoich relacji, czy do pracy, czy w ogóle do wszystkiego bardzo konkretnie. Ale też w taki sposób starać się otworzyć, żeby można było doświadczać tego szczęścia, satysfakcji każdego dnia, bo przecież nie chodzi o to, żeby iść do tej satysfakcji, żeby poczuć satysfakcję, że świeci słońce, albo że spadł deszcz, bo w ogrodzie sucho, tak? Tą satysfakcję to tak naprawdę możemy odczuwać praktycznie co trochę. Tylko to jest kwestia, czy my się na to decydujemy, a nie kwestia, że ta satysfakcja spływa na nas w jakiś przedziwny, magiczny sposób. Ta magia jest wokół nas i my ją sami też tworzymy. I właśnie od nas zależy bardzo dużo. Może właśnie chodzi o to, żebyśmy się nauczyli, wyciągnęli wnioski z różnych sytuacji, tych międzyludzkich, ze swojego wnętrza, żebyśmy się połączyli ze swoimi marzeniami, tak jak mówiłam, i żebyśmy mogli właśnie poczuć tą iskrę, ten potencjał, który jest zarówno ogień, jak i woda. Wszystko jest w nas. Tylko warto pamiętać o tym, nie? Każdego dnia we wrześniu. Ok? No i zobaczmy, co jeszcze karta wyroczni. I będzie jeszcze szamańskie uzdrowienie. Co jest celem Twojego życia? I tutaj totalnie to zdanie, które jest przy tej cyfrze 22, tłumaczy się: manifestacja Twoich marzeń. Czyli wymanifestuj swoje marzenia. Czyli co? Najpierw trzeba mieć marzenia. To jest pierwsza sprawa, to co powiedziałam. Druga sprawa, to trzeba może je zrewidować. O czym ja marzę, tak? A trzecia sprawa, jakby takie poczucie satysfakcji, takie poczucie, że te marzenia właściwie spełniają się każdego dnia. Moim zdaniem dobrze jest ćwiczyć takie coś. Zobaczymy, co jeszcze autorka tutaj pisze. Pisze ona mianowicie, że mamy tutaj plany i nadzieje, które mogą być uśpione. Może być życie takie bardzo zajęte, możemy być skupieni na różnych rzeczach i takich aktywnościach, które mogą tak naprawdę przysłonić nam nasze marzenia. I tak czasami jest, że jesteśmy aż do bólu tacy praktyczni, że te marzenia idą w kąt.
i myślimy sobie, a po co to? To takie bzdury są, prawda? Ale tutaj Brygida mówi, ona jest jako wilk, że macie pogadać ze swoją intuicją i popatrzeć sobie w oczy, żeby zapytać swojej duszy, co jest twoim prawdziwym celem w życiu. Co jest tym, za czym twoje serce tęskni? No właśnie, zadajcie sobie to pytanie. Jest też afirmacja. Wierzę mojej intuicji i jestem w stanie odnaleźć mój cel życia i podążać za swoimi marzeniami. Piękne, prawda? No to jeszcze wam dobiorę tutaj szamańskie uzdrowienie i zobaczymy. Powoli, ale cały czas kroczek po kroczku, tak? Czyli bardzo tak stabilnie. Powoli i stabilnie. Tak można to przetłumaczyć. Slow but steady. I tutaj jest numer 3. Zobaczymy, co pisze nam autorka. Czyli kto to jest autorką? Zapomniałam. Michelle Motuzas, przepraszam. Cóż ona tutaj pisze? Żeby nie śpieszyć się w żadnej sytuacji. No, może są sytuacje, gdzie można się pospieszyć, ale tutaj mówimy w tym wrześniu raczej, żeby zwracać uwagę na czas. Że boski czas jest nie taki sam jak nasz. I kiedy próbujemy przyspieszyć różne rzeczy, albo relacje, albo projekty, albo w ogóle różności, to potem wszystko jakby 2 razy albo 10 razy trzeba robić, albo w ogóle nic z tego nie wychodzi. Więc chodzi o to, żebyśmy się nie spieszyli, że na wszystko jest czas i poprzez przyspieszenie możemy spowodować, że będziemy czuli się zdenerwowani albo dążyli do perfekcji. A tu chodzi o to, żeby zapytać się siebie, dlaczego ja się chcę przyspieszyć, albo dlaczego nie mam cierpliwości, albo co może najlepszego się zdarzyć, albo co może najgorszego się zdarzyć, albo co w ogóle może się zdarzyć, bo my bardzo często oceniamy, a tutaj chodzi o to, żeby pogodzić się z życiem, czy zaakceptować życie, jego czas i jego timing, czyli inaczej mówiąc, wszystko dzieje się po coś i w odpowiednim czasie dla nas, tylko my jesteśmy niecierpliwi, tudzież nasze ego, które jest najbardziej niecierpliwe, ono próbuje tutaj narzucić jakieś tempo, więc może warto posiedzieć w medytacji i zapytać siebie o te różne rzeczy, o których powiedziałam we wrześniu właśnie. Ok? Pozdrawiam Was.